To pierwsza edycja konkursu. Jako fundacja postanowiliśmy nagrodzić samorządy, które aktywnie działają na rzecz osób starszych i naszym pomysłem jest konkurs pod nazwą Samorząd Przyjazny Seniorom. Dzisiaj w Polkowicach mamy przyjemność jako w pierwszym mieście, w pierwszej gminie w Polsce wręczyć panu burmistrzowi statuetkę i dyplom. Jesteśmy pierwszym samorządem w Polsce docenionym właśnie w tej szczególnie istotnej sferze działalności społecznej, czyli wsparcia dla seniorów. To w Polkowicach od początku kadencji była jedna z najważniejszych kwestii. Przypominam, że otworzyliśmy Radę Seniorów, wprowadzamy pakiety, które ułatwiają seniorom funkcjonowanie na co dzień, takie chociażby jak Złota Rączka. Czyli te wszystkie praktyki, które udało się nam wypracować, mam nadzieję, że dzięki tej nagrodzie będą również dostępne dla wszystkich samorządów w Polsce. Samorząd do nagrody mógł zgłosić każdy mieszkaniec gminy lub organizacja. W przypadku Polkowic był to Grzegorz Zober. Wiem ile się dzieje w Polkowicach i to Złota Rączka i transport dla seniora i mieszkania chronione i ten SUS. Tak więc listę zrobiłem dosyć długą i obszerną. Pan Piotr poprosił mnie, żeby ją skrócić, żeby skupić się na czymś jednym. No ale wszyscy doskonale wiemy, że w Polkowicach naprawdę dużo się dzieje, jeśli chodzi o pomoc seniorom. Wyróżnienie otrzymała gmina Polkowice. Teraz kolejne pojadą do innych gmin. Przypomnijmy, w Polkowicach dla seniorów zorganizowano m.in. Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Miejscowy samorząd dołączył także do ogólnopolskiego projektu Gmina Przyjazna Seniorom. W jego ramach wszyscy polkowiczanie, którzy ukończyli 60. rok życia, mogą otrzymać polkowicką kartę seniora, upoważniającą ich do zniżek w całym kraju.